Siema, z tej strony Jarosław 2K, witam was tym razem w odcinku o baworówku oraz koniach. Dzisiaj jestem mocno napakowany, bo musiałem wziąć dodatkowy obiektyw, żeby zrobić ujęcia z przybliżenia mocniejsze. Oraz dzisiaj ogólnie bardzo mocno wieje wiatr, mocniej niż wtedy. Dzisiaj jeszcze mam dodatkowo bluzę do tej kurteczki, więc mam nadzieję, że z drona coś się uda nagrać, bo na ten moment się nie zapowiada. Ale spróbuję zrobić wszystko, żeby ten filmik wyglądał jak najlepiej, żeby się udało wszystko nagrać. Bądźmy dobrej nadziei! I w zasadzie kilka chwil już jestem w centrum, że tak powiem. Tutaj są wszystkie drogi baworówku praktycznie. Więc co? Tutaj baborówko też podzieliłem na takie trzy elementy, że tak powiem. Więc udajmy się najpierw do pierwszego z nich. I właśnie jestem w pierwszej miejscówce, takiej właśnie rozrywkowej. I dzisiaj właśnie wyjątkowo jakimś cudem trafiłem na jakiś festynik malutki, czy coś takiego, jakieś zawody, straże pożarne, przejazdy kładami, takie nie tam pierdoły. Tutaj długo nie będę, tylko nagram teraz ujęcia jakiejś z drona do tego filmiku. Baborówka z lotu ptaka i pójdę dalej. Właśnie zmierzam ku drugiej stacji. Dokładnie to stacji właśnie PKP, według mnie to jest drugi taki element baborówka, który jest, że tak powiem, jakimkolwiek elementem. Zaczął padać deszcz troszeczkę, więc ujęcia z drona teraz muszę jakby zawiesić, może potem je zrobię, jak będę wracał. Za mną jest właśnie stacja PKP baborówko, ale nie ma peronów, zobaczcie. Podczas remontu stwierdzili, że perony tutaj nie pasują i przenieśli je pół kilometra dalej od stacji. Najlepsze jest to, że tutaj remontowali to wszystko jakieś, nie wiem, 5 lat temu około, a teraz rok temu wybudowali pół kilometra stąd dopiero perony, więc jeżeli ktoś chce sobie przyjechać na stację, to jeszcze pół kilometra musi iść z buta. Nawet tu chodniku chyba nie ma, no nie ma chodnika, jest tylko ulica. Ej, bez kity, bo ten pies ciągle mnie śledzi, nie? Jest tam taka czarna kulka za mną. Co to za pies? Czemu on mnie śledzi? Udało mi się uczyć przed psem. Nie wiem, kogo to był pies, czemu mnie śledził. Jestem w trzeciej miejscówce, czyli, a czy w drugiej w zasadzie jeszcze, czyli na peronie. Tutaj są dwa perony obok mnie. Są pół kilometra od stacji, co jest bardzo dziwne. Ale z tego peronu jest świetny widok na tutaj na całą stadninę koni. Więc chociaż taki plus tego peronu. Dronem chyba nie będę teraz latał, bo bardzo mocno wieje wiatr, więc po prostu przyjadę tutaj chyba jutro i sobie dogram te resztę z drona, a dzisiaj wam po prostu tego vloga dokończę. A może jeszcze platam dronem, zobaczymy. Na razie pada lekko deszcz i mocno wieje wiatr niestety. To lecimy dalej. Byłem tu ostatnio raz chyba 4 lata temu i w tym miejscu była, że tak powiem, główna strefa. Tutaj w tej okolicy, gdzie teraz jestem. No teraz jest po drugiej stronie, więc muszę kawałek przejść. I co, zmienię się chyba na ten drugi obiektyw, który jest taki, mogę bardziej przybliżać. I pokażę wam po prostu koniki z większego przybliżenia. No to macie teraz malutki montaż. Czyszczę teraz obiektyw od deszczu, ponieważ dopadł mnie tam mega mocny deszcz, mega mocny wiatr i stwierdziłem, że bardziej się będzie opłacało po prostu przyjechać do domu i jutro opadę jeszcze raz i wtedy nagram jeszcze raz te konie i polatam w końcu dronem, bo dzisiaj latanie dronem kompletnie było niemożliwe. To widzimy się jutro. Thank you.
i witam, dzień drugi, już w sumie końcówka, bo widzieliście już montaż. Ja się tylko z wami jeszcze pożegnam. No sorki, że tak musiałem to podzielić, że tak powiem. No ale cóż, no taka pogoda była. Dzisiaj niestety już muszę wracać, bo potem nie będę miał transportu. Więc ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia i miłego oglądania. Pa, pa.